Witajcie Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mam ciasto. Coca-Cola bez pieczenia. Ja bym powiedziała tak. Ja widziałam gdzieś w internecie, może chyba we Facebooku, że jak widziała tak krótko, albo gdzieś tam, że szuka. I widziała ciasto Coca-Cola bez pieczenia. Bo dotychczas widziałam ciasto z kolą, także się do ciasta wlewało do tego, no do ciasta się wlewało Coca-Cola, a tym razem ta Coca-Cola, galaretki z Coca-Coli się dawało do kremu i jedna warstwa z galaretki o smaku Coca-Coli. Tak, kochani, ja wam pokażę, jak to ciasto mi wyszło. Czekajcie. Tak mi to ciasto wyszło. Bardzo fajnie się prezentuje. Tu te herbatniki od spodu mi takie miękkie się zrobiły. No, że ciężko było ukroić. Fajne warstwy są. Widać jest. One już tu leżą godzina prawie na, no, w kuchni na tym, w temperaturze pokojowej. Nie wiem, no mamy 20 stopni. 22. No i trochę się trzęsu jeszcze już. No, czekajcie. Odłożam to. Kochani, tam w tym przepisie było napisane, no, że potrzeba galaretki o smaku Coca-Coli. Ja mieszko w Niemcach. Jak dużo osób wie, jak to nie wie, to ja w ogóle, że ja mieszko w Niemcach. I ja to nie mam dostępu do galaretek. No w ogóle, nie mam tak rychli do galaretek. Okej, okay, cytrynowo i tam jakąś inną czerwoną się mogła kupić. Taki zamiennik niemiecki się zrobić. Albo jechać do ruskiego sklepu, chociaż ostatnio była. I w sumie tam nie było dużo galaretek, tam były no takie te podstawowe, cytrynową, pomarańczową, czerwoną, jakoś tam jeszcze coś tam, dużo nie było, a już szukała niebieską, nie było. No kochani, okej, okay, także nie miałam tutaj galaretki o smaku Coca-Coli i wziąłam do tego normalną Coca-Cola i dała do tego żelatynę. Kochani, ja wam już pokazuję, ja wam powiem, ja tak pierwszy raz zrobiłam taki zamiennik galaretki z żelatyną, to znaczy zamiennik galaretki z sokiem i dał do tego żelatyny, no. No, taki mój eksperyment. Dobra, kochani, ale już wam pokazuję, jak to zrobiłam, co potrzebujemy i no ja wam dam link, składników nie ma napisać w opisie, no ja wam podlinkuję ten przepis, skąd ja ten przepis mam. To był link w opisie. No. Dobra, to już zaczynamy. Okej, okay, kochani. Tu zaczyna się namoczyć listki żelatyny. Ja się tu wziąłem na 14 listków żelatyny. No, cała paczka 12 listków. W jednej paczce 12 listków. Te 12 listków je na litr płynu. Czyli soku, płynu, tak to wyglądał. I on się tworzy na 14, chyba może jeszcze dać dwie potem do tego jeszcze, no. Na 750 ml Coca-Coli. No. Także połowa. Jeszcze trochę dwa listki więcej niż mał, niż je podane na opakowaniu. No. To tak jak galaretka robicie, dowolcie, do ciasta jak robicie, dowolcie, dwie galaretki na 500 ml wody, a normalnie jedna galaretka na 500 ml wody. No okej, dobra. Te listki żelatyny się muszą moczyć tak gdzieś 4, 5, 6 minut, żeby zmiękły. Tamta galaretka się, kola się podgrzeja, a tu teraz się do teraz 6 balisków żelatyny się namocza i potem się to wezna do tej drugiej koli, co ta w garnuszku miała. Ta się podgrzała, to się na tyle podgrzała, nie gotowała tego no, na tyle, żeby było gorące, żeby szło, żeby te listki żelatyny, no, żeby ta żelatyna się rozpuściła w tej koli. Właśnie tak wykręca, wydusza, no wykręca ją, wycisna z tej wody i do tej koli w garnku, 750 ml koli tu je podgrzonej, nie gorącej, no, nie chłodny, dobra. Rozpuszcza to dokładnie i dum do wychłodzenia. A tu teraz mam 250 ml coli. Też się podgrzała w mikroweli i tu teraz rozpuszczam te 6 listków żelatyny. No i ta kola tutaj w tym garnuszku, ona przyjdzie do
masy serowej, to trzeba, to musi teraz wystygnąć, wychłodzić się i do takiego stanu wychłodzić, aż zacznie tężeć. No. Teraz tu na blacha, blacha mu 23 na, 20, na 31, bo jakoś tak ją zawsze używam. Wyłożyła się folię spożywczą. Nie róbcie tego, weźcie się no lepiej papier do pieczenia. Ja chciałam tak folię spróbować, ale ta folia źle mi się kroiła. Znaczy ta folia mi się przy krojeniu tych ciastek, ona mi się razy kroiła i potem mi się bardzo ciężko wyciągało te ciasto razy z tą folią. No, ciągła mi ta folia. No. Dobra, teraz tu się wyłożę herbatniki czekoladowe. Nie wiem, musicie policzyć, ile tam 16 i potem jeszcze kawałki miałam. Chociaż muszę powiedzieć, że miała też jeszcze białe, ostatnio te białe herbatniki, te normalne, zwykłe i jakoś chyba miała 20 tych herbatników. Te czekoladowe chyba jakoś są większe, nie wiem. Dobra, wyłożyłam pierwszą warstwę herbatniku. Teraz robimy ten masę serową. 500 g syrka mascarpone, 600 g ml zimnej śmietany kremówki 30%. Ten mascarpone i śmietana kremówka musi być zimną. W ciepłach tu jeszcze dwie łyżki pudru cukru, jak tam widzicie, taki proszek biały. Przykryję to taką pokrywką i pana tak długo mieszać, aż mi się to fajnie ubije. No. I jak ta galaretka w tym garnuszku zacznie tężeć, no prawie, pana ją pomału wlewać do tej masy serowej. I tak długo mieszać, aż mi się wszystko fajnie wymiesą. No i to będzie fajnie kremowe. Ta galaretka tu nie może być taką bardzo sztywną, bardzo tężejącą, bo może być, że mu się grudki potem zrobią, jak ją wlejecie. Ok, połowa tej masy syrowej, domy na te herbatniki. Połowa. I tu musicie tak fajnie rozsmarować to. Możecie łyżko, możecie noże. Wybaczcie, już się wrzona taki łon do smarowania, pod do gładzenia. Fajnie do rantu posmarować, zrobić szczelnie do rantu, do ścianek tej blachy, żeby nie było, jakby to teraz powiedzieć, no szczelnie musi być posmarowano, bo jak dumy na to galaretka, to no, ta galaretka może spłynąć do dziurki tam gdzieś na boku i wsiąknie do herbatników. No. Okej, okay. To da tak gdzieś na no, 20 minut do lodówki, na pół godziny. Tu ta moja duża galaretka, większą ilość, zaczęła mi tężeć. Widzicie, ona już jest tu tężejącą, ale jeszcze nie na tyle stężoną, żeby ona się tu nie rozlała równomiernie. Chyba wiecie, o co chodzi. Bo kiedy zrobiła tak, ona kiedy też prawie taką do wag na ciasto, była troszkę bardziej stężoną i ona się pod nie wyrównała. I potem była taką bardziej, nie wiem, chyba na ciasto do wag jakoś tak, ja na owoce. Ja ona się wtedy nie wyprostowała fajnie, nie była taką gładką. Dlatego tu kiedy ten stopień tężenia akurat mi się udał. No. Jak macie trochę bardziej jeszcze lejącą, to możecie delikatnie na łyżka ostrożnie wlać ta kola na, ta galaretka tej koli na, ta masa serowa. Ok, dałam to do lodówki, do stężenia, do całkowitego stężenia, tak jak przyciśnicie palce, żeby nic się to nie przyklejeło do palca. Dziurka w nią stanie i reszta tego kremu posmarujemy na ta galaretka. Ostrożnie posmarować. Jeszcze mi tu za bardzo nie stężała, jeszcze się trochę trzęsie, dlatego tu ostrożnie teraz posmarować. Reszta tego kremu mascarpone ze śmietaną. Na górę dała warstwa herbatników zaś. I teraz to do lodówki na 2-3 godziny, aż ta masa serowa trochę stwardnie. A tu w międzyczasie się zrobiła ta polewa, ten garnasz. Dałam 100 g gorzkiej czekolady, 100 g mlecznej czekolady i 200 ml śmietany kremówki. Rozgrzałam w mikrofali. Nie gotowałam, no podgrzałam, żeby było gorąco w lołach. Do tego poczekałam 5 minut, aż ta czekolada zmięknie. Potem zaczęłam mieszać. Fajnie mieszać. A się zrobi richtig, taki pyszny czekoladowy krem. Uwielbię ta konsystencja. I tu jeszcze troszkę za bardzo płynną, ja ją to da tak gdzieś na no, 5-10 minut do lodówki i potem można to wylewać na te herbatniki. No.
No, tu konsystencja trochę już się gęściejszo zrobiła. Fajnie się to teraz wyleja, rozprowadza równomiernie. I to pójdzie na całą noc do lodówki. No lepiej na całą noc, no minimum 4 godziny, ale no lepiej na całą noc, żeby się te smaki wszystkie przegryzły. I po całej nocy pana tu z wami kroić. Widzicie, ja tu nóż wbija i ciągnę do siebie wtedy i wycieram. Wtedy nie zostało ta czekolada na nożu i fajnie się kroi. Czyste kawałki ciasta zostaną, tym krem się nie zbrudzi. Tu ten pierwszy kawałek mi się bardzo źle wyciągnął, widzicie, rozwalił mi się, ale no co, nie ma na teraz go wyciepować. Ja go z wami zjadłam przed kamerą, apetycznie go zjadłam, muszę powiedzieć. A tu potem popokorzam. Jak w środku wyglądają te warstwy, bardzo równe mi wyszły i mi to tak potem oglądałam teraz ten film i muszę powiedzieć, to mi wygląda jak te domino, takie no świąteczne domino z marcepanem. No, domino Steiny, no. Tak, to miało być. Bardzo fajnie mi się tu warstwy zrobiły, ale niestety herbatnik na dole był bardzo miękki. Kochani, ciasto się oczywiście fajnie prezentowało, ale ja wam powiem szczerze, bo tu teraz powiem. Jej wyciepła. I o cała blacha wypierdoliła do śmietnika. Nie, na serio. Ja zjadła kawałek tu przed kamerą, bo zjadła i o ten cały kawałek zjadła. Ja go zjadłam i on mi smakował, ale ja powiem, on dupy nie urywał. Moja działka się teraz wrzuła na jeden kawałek, ona powiedziała, ja zjadła, ale trochę tego białego kremu ostawiła i ona powiedziała, i się pyta, co ci nie smakowało na tym biały krem, był niedobry, no. Także, ja nie wiem, może to winne dlatego, że ja nie ma tych galaretków, albo że richtig taką galaretka z Coca-Coli, samoróbka, zrobiono nie je. Nie nadawał się einfach do tego, bo ja w sumie dokładnie nie wiem, ile jest tam żelatyny w tej normalnej galaretce. I tak próbowała wziąć, wiecie, podwójną ilość żelatyny do połowy ilości wody, tak się zawsze dawało do ciasta. Normalnie galaretkę na 500 ml wody nie, ale do ciasta, jak się ciasto robi takie z kremy, to znaczy ten krem, ja wiecie o co mi chodzi, nie taki sernikowy ze syry. Jak się galaretka wlewa, żeby było ten syr taki gęsty się zrobił, taki no, sztywny, galaretkowaty powiedzmy. Zawsze się dawało jedna galaretka na 250 ml wody i ja tak właśnie z tą żelatyną też zrobiłam. No, dałach tam 6 listków tej żelatyny do tej Coca-Coli, jeśli chodzi o ta samą galaretkę, do co wymieszał z tym syrem. Ja, czekajcie, może się posunę trochę, bo mi słońce tu świeci. No, chyba wiecie o co chodzi, nie? Bo normalnie w tej paczce 12 listków, 12 listków tej żelatyny je na litr wody. No, to tak choby w naszej galaretce dwie galaretki jakbyście wrzuli na liter wody, ja. A tu dwie galaretki. No, ja wrzuję na 250 ml coli, wrzuję na 6 listków żelatyny. No, ja, to by tak było. Czyli 1/4 płynów i połowa żelatyny. Ja chyba wiecie o co chodzi. Mniejsza o to nie róbcie. No, ten smak, ja, okej, okay. Ciasto, ja wam powiem, no jak rzekł, da, dupy nie urywał. Nie było zaś aż takie niezjadliwe, ale... Ja, że moja dziocha nie baje tego jeść, mój synek troszkę spróbował, wypluł. On w ogóle nie je takich rzeczy, takich sernikowych na zimno. Mój w ogóle tego też nie je. Ja dwa kawałki zostawiam w lodówce, reszta wyciepła. Dwa kawałki były zjedzone. No przykro się robi na sercu, że tyle ciasta się musiało wywalić, ale co mu zrobić. No, ja ten smak, w ogóle ta galaretka mi nie wyszła taką gęstą, jak to w innych syrnikach na zimno, jak używała galaretki. Ja myślę, wiecie o co mi chodzi, jak już jutro ta godu. Trochę była taką
nie wiem, wakliwą, wakel. Nie była taką stabilną taką fest, jak te, no jak się z galaretką używał, ale... I też nie było tego smaku Coca-Coli, ten smak tego syrnika, to znaczy no, tej warstwy z tym syrem, to był taki ja, słodki, ale smakowało to tak, powiem, na nic. Czekajcie. I tu za szpary między żaluzją a szpicą. No, to tyle co do masy syrowej z galaretką z samej róbki, samoróbki. Ta galaretka, ta warstwa, no to znaczy ta sama galaretka, to w sumie też taką, ja ten smak tej coli się tak, no w sumie się tak richtig stracił, to nie było tam smaku Coca-Coli, richtig, nie było. Nie wiem jak te galaretki, te oryginalne galaretki o smaku Coca-Coli smakują, bo tu nie ma dostępu do takich galaretków, jak już go tak, ja mieszkam w Niemcach, nie ma tu dostępu do takich galaretków, a chciałam to teraz na szybko zrobić. Wiem, że dużo ludzi mnie ogląda na całym świecie, dużo Polaków i chciałam właśnie taki eksperyment zrobić, taką samą, taką galaretkę, samoróbkę o smaku coli z Coca-Coli. No. Może za mało cukru, może tam jak cukru jeszcze dodać, ale to by było w sumie za słodkie i ten smak Coca-Coli się tam w sumie stracił, no ja nie wiem kochani, nie wiem. Mieszał o to. Może jak zrobicie smak, może jak zrobicie te ciasto richtig z tą galaretką o smaku Coca-Coli, to powiecie, napiszcie mi w komentarzu, jak żeście robili, czy to znowcie, żeście już robili i czy tak richtig fajnie dobre i czy się to poleca robić, no. Co jeszcze? Aha. To, że ta masa syrowa była taką trochę, nie była zaś taką richtig mocną, taką stabilną, te herbatniki na dole mi zmiękły, one mi bardzo, bardzo zmiękły, że one w sumie prawie, jak się to wziąło z tej blachy, to się, no, ja w sumie się ten smak, te herbat, czekajcie, ten smak, ja w sumie, ja, ten herbatnik się tam stracił w sumie, on się taki miękki zrobił, że w ogóle go prawie nie było czuć na tym dole, też nie wiem. Czy to takie, czy nie ma, no w innych to mi zawsze smakowało, zawsze robiła, to było fajne, dobre, w innych ciastach. No lepsze co to było ta górną część, ten ganasz. I to było fajnie słodkie, a bo w sumie to tak się tak zastanawiał, może to tak miało być, te wszystkie inne warstwy nie miały być takie słodkie, a podkreślić to miał ten ganasz, ta polewa czekoladową, nie? Nie wiem, no w sumie ja to zjadła cały, ja zjadła cały kawałek ciasta. Powiem, bo niezłe było, ale więcej już nie ma na tego robić, no. Miesza o to. Kochani, ja bym tu chciała taki eksperyment zrobić i owo tu też chciała powiedzieć, mi się odbiło, się prawie puszczu pojadła, chleba się pojadła. Ja też tu chciała powiedzieć opinia, normalna opinia, bo wiecie, ja też nie ciulu w osłukiewniczy innym. Jak co mi nie smakuje, to w opowiem. Co by zmieniła, to też w opowiem. Co by dodała, co ujęła, też w opowiem. No. Nie bada tak gwiazdorzy, nie bada robić jakichś tam ciastów, 500 ciastów, wszystkie fajnie wyglądały, a w smaku co bardzo fajnie. Też w opowiem, już dużo przepisów robiła z filmików ze YouTube, nie ja z YouTube, z tych Facebooków, to jest takie szybkie filmiki, co ta się zawsze pokazują. Dużo robiła, dużo mi nie wyszło. No straciłam no, czas, bo ja też zawsze nakręcała, bardzo dużo filmików tych było i w ogóle to było niedobre, a teraz się myślę, nie owo pokorza, tak jak to mi wyszło teraz, nie wiem, albo to jest moja wina, że nie ma jak tych oryginalnych galaretek, dajcie mi znać, jak żeście jedli już te galaretki o smaku Coca-Coli, czy one richtig, ale richtig tak smakują na Coca-Cola, no, dobra kochani. Opinia o moim cieście mocie, dzięki, żeście obejrzeli ten film. Słuchajcie, teraz mnie nie wiem, czy w następnym tygodniu będzie film, ale postaram się jeszcze zrobić, to znaczy w niedzielę, bo 19 jadę na urlop. Lecam samoloty, myślę, że się nie rozpierdola. Bo się postaram coś tam jeszcze wykombinować, nagrać jeszcze przed niedzielą, żebyście w niedzielę mieli filmik na następną niedzielę. Niedziela to będzie, czekajcie, 18 sierpnia. Bo w poniedziałek lecę już na urlop. I ja się też postaruję, ja tak zawsze planuję, a wezmę się kamera, zawsze biera kamera ze sobą na urlop, jakże gdzieś je i planuję tam nagrać jakieś hojle,
haul-heule, zakupy albo jakieś tam vlogi, ale nigdy do tego nie dojdę i nie wiem, teraz też może wezmę, na pewno wezmę kamerę i nagrę coś tam, nagrę, bo na przykład ja lecę do Turcji i bardzo, ale bardzo bym chciała nagrać trochę tam, no nie wiem, coś tam z mojego, dzień z mojego urlopu, całe oczywiście nie bardziej, ale coś troszkę z tego potem jest, jakbych tam chciała na tym urlopie, na tych nowym tle, w nowym miejscu nagrać, bo może jakiś tam haul, co się kupiła, co warto kupić. Może nagrę w końcu te pytania i odpowiedzi, bo dużo, parę osób się mnie pyta, kiedy będzie film z pytaniami i odpowiedzi, także jak macie jakieś pytania, zadawajcie mi pod tym filmem. Chyba byście mi parę razy już zadawali pytania, ale te pytania są takie tak porozsypywane pod różnymi filmami, a jutro nie wiem, gdzie one są. Ja pora tam w pamięci, ale no tak w sumie nie wiem dokładnie tych innych, gdzie co szukać albo coś. I także jak chcecie coś, to pytajcie się mnie pod tym filmem. Pod tym filmem macie no tydzień, półtora tygodnia czasu. Widzicie, mój eksperyment galaretkowy był niewypałem. Ciasto ja, no ciasto, no. Nie bo ja złe nie było, no ja złe nie było, ale już więcej nie będę tak robić. Jak już to inne smaki zrobiam, inne soki, ale Coca-Cola jako galaretka się moim zdaniem nie nadawał. No, tak, to chyba by było na tyle. Dobra, kochani, ja wam życzę miłego dnia, miłego tygodnia. Dzięki, żeście ze mną są, dzięki, że mnie oglądacie, dzięki, że mi dawacie takie fajne, fajne komentarze. Bardzo fajne komplementy mi dawacie, jeśli chodzi o mój wygląd. Chociaż ja tak nie uważam, muszę się zęby zrobić. No dobra, życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu. Cześć! Pozdrawiam was serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo. Życzę wam udanych wakacji, bo macie jeszcze wakacje, ja też. No, to cześć!